Hej, siemanko, z tej strony Opium TV, witam was na kolejnej reakcji na kanale, teraz Playboy Carti, All Red, Official Video. Wpadło to na YouTube, koło 6 rano, jakoś totalnie w nocy jak spałem. W sumie z rańca niektórzy wstają o tej porze. Mamy 14.30 w momencie nagrywania, ja wierzę w to teraz, bo bardzo dużo wiadomości dostałem. Wczoraj w ogóle miałem live'a na Twitchu i ludzie piszą, ej, a zrobisz reakcję, będzie nowy Carti? Ja mówię, no, zrobię. No i wjeżdżam w to All Red by Playboy Carti. Będzie to odcinek po polsku, nie po angielsku, but I could do it in English easily, like, you know what I say, like, my flow and shit, I could like keep it in English, but like będę mówił po polsku. If anybody is not watching from Poland and is watching from United States and shit, just let me know. I give you lyrics, I mean subtitles, and let's get to it. Playboy Carti All Red, lecimy z tym kurwa, let's go. Dobry bicik taki kurwa. Operacja w szpitalu tutaj bidnie. To jest Cartin? Ej, stary, to brzmi jak Future. Ej, to brzmi totalnie stary. Jakbym zamknął oczy, to słyszę tutaj Future'a, naprawdę. Zamykam oczy i nie wiedziałbym, że to jest Carti. Przysięgam. Czekaj. Okej, jakby te końcówki, te i te takie akcentowanie Cartiego jakby rozróżnia to od tego, że nie brzmi to jak Future, według mnie. Ale kurwa, zamknięte oczy, blind test bym powiedział Future z bomby. Ale teraz zaczynam to słyszeć. I sat down, cross, tell him at Nick, shut him up. The Bentley's packed that sad. My ride tryna go for a ride. Ooh. I put vet lines right on her thighs. I put the mask on cause I be fried. All red, I stay. I put the mask on cause I be fried? He said. I put vet lines right on her thighs. I put the mask on cause I be fried. Jest upalony ziołem i zakłada maskę, żeby nie było widać. Geniusz. My ride tryna go for a ride. I put vet lines right on her thighs. I put the mask on cause I be fried. All red, I stay with the fast. All red, we pull up and fight. All red, somebody died. Yeah. All red, I pull up and drive. We done pushed out with no seats. Just like man. Ej, twardy w sumie. Chodzi mi się, to jest taki kurcze charakterne, nie? W Polsce by to miało było charakterne, wiesz co chodzi, jakby to ma duszę, nie ta muzyka. Somebody died. All red, I pull up and drive. We done pushed out with no seats. Just like man, you can get bleached. I used to ride badges, then I got reach. This is a thot, she can't be my bitch. Yeah. Ej, podoba mi się, w sumie lubię to. A jednak chodzi o WLR, Hola Red, ja nie jestem chorągiewką, powiem otwarcie, hejtowałem. Ale z czasem na mnie to urosło, ale w pierwszy dzień WLR Carti odpalał live'a na TikToku i mówił tam, się jarał i wyłączył live'a, bo ludzie mu hejcili, co to jest za gówno. Byłem w grupie hejterów, ale wiesz o co chodzi, przepraszam. Nawróciłem się, może jestem sezonówką i chorągiewką, ale tak było, przysięgam, że tak było. Nie będę kłamał, że od początku wspierałem Hola Red. Stare projekty typu Die Lead czy właśnie Playboy Carti, kurwa, sprawdzałem i byłem fanem, ale jak Hola Red padło, She's a thot, she can't be my bitch. Indeed, brawa. This is that. I come to your spot, we spray the bitch. I come to your spot, we spray the bitch. Yeah, yeah. Trochę misuję adliby tutaj, jakby takie adliby, takie wiecie, stylu Cartiego tu wjechały, to by miało jeszcze więcej charakteru emo. I come to your spot, we spray the bitch. I come to your spot and I take that shit. Hold up. I got the drop, we lay that bitch. Huh? Yeah, yeah. Hold up. Get stolen vehicle, drag that bitch. Ale daje mi to Future'a, mocno mi to daje Future'a, widzowie, mocno mi to daje Future'a, no. Mega jakby ten deep voice Cartiego i ogólnie te... Jakby czuć duży influence w aktualnej muzyce Cartiego przez Future'a i przez Young Thug'a, według mnie. Jakby duży influence czuję. Somebody send them a prayer. Somebody send them some prayers. I got some shit going crazy.
I need a hundred of them. Ooh. I'm on a hundred of them. Yeah. I'm a different type player. Yeah. I'm a different type player. Ooh. I'm a credit player. Yeah. Ale jest to kurde, ma to taki twardy, jest to twardy, podoba mi się. Wkręca się, strasznie się wkręca, podoba mi się, jak projekt będzie w takim stylu, takim wiesz, mrocznym, jeszcze mroczniejszym niż WLR, kupuję to. Yeah. Ja mi przykro, że klipu nie ma takiego, wiesz, ciemnego, to by było fajne. Ja pierdolę, muzyka TV Influence is crazy, że mi zostawi miejsce na freestyle jeszcze, dobra. Hopuję w to, ale po angielsku. Our red, we pull up and fight. Our red, somebody died. Our red, I pull up and drive. Yeah, yeah, I pull out a drink. You wanna be thing? I'm paying you thanks. What a thanks is my favorite game. Yeah, I'm playing this game as a host. Yeah, I'm fucking this host. I'm sorry. Yeah, I'm fucking this host on sight. I'm feeling alright. I'm feeling alright. Yeah, I'm fucking out with the bitch. Yeah, I'm taking a cut. Yeah, I'm feeling like threat. Yeah, yeah, I'm feeling like threat. Yeah, yeah, I'm feeling like main. Yeah, yeah, she wanna be main. Ay, ay, I'm playing a main. Ay, ay, am I calling a main? Yeah, that's crazy. Fajny ten kawałek. Podoba mi się ten kawałek. Jedyne minusy, według mnie brakowało trochę adlibu momentami, brakowało klipu, ale ogólnie, całościowo, mega spoko kawałek, w sensie mega przyjemne, fajny ten mrok wydobywający się, oczywiście dużo feature'a tutaj słychać, a jako, że jestem fanem feature'a, lubię to. I fajne, jestem mega ciekawy, co przyniesie album, jeśli oczywiście album zostanie wypuszczony, znając go, pewnie trochę na to trzeba będzie poczekać. Podoba mi się. Fajny kawałek, dajcie na co myślicie o tym, dajcie na co myślicie o reakcji, zostawcie wasz feedback w komentarzu. Ode mnie, approval. I fajne. Dajcie znać, czy sprawdzę więcej Ameryki na kanale. Let me know. Wielkie pozdro.